programie Gargolink znajdziemy szeroki wybór dokumentów. W poprzednich materiałach znajdują się przykłady wypełnienia kilku z nich. Jeżeli większość przewozu wykonujemy własnymi pojazdami, zainteresuje nas zlecenie transportowe od klienta. W tym filmie pokażę, gdzie je znaleźć i jak je wypełnić. Obecnie znajdujemy się na pulpicie. Kliknijmy niebieski przycisk Dodaj transport. Interesuje nas pierwsza pozycja, czyli zlecenie transportowe od klienta plus ładunek plus trasa. Wybierzmy ją. Na ekranie pojawia się wygodny formularz, dzięki któremu w jednym miejscu wpiszemy szczegóły dotyczące zlecenia, ładunku i trasy. Zajmijmy się najpierw żółtą sekcją Dokumenty. Program automatycznie wypełnił pole Typ dokumentu. W kolejne pole wpiszmy nazwę klienta i wybierzmy go z listy. Uzupełnijmy wartość zlecenia oraz termin płatności. W polu Drogowy przyczepa wybierzmy pojazd z listy lub dodajmy nowy, wpisując w pole numer rejestracyjny i naciskając Enter. W polu obok wybierzmy kierowcę. Jeżeli brakuje na liście, możemy dodać nowego w podobny sposób jak w poprzednim polu. W brązowej sekcji ładunki należy wpisać informację o ładunku. Możemy wypełnić wszystkie pola lub tylko te, których potrzebujemy. Kolejna sekcja to akcje, gdzie określamy trasę zlecenia. Ustalmy datę i adres załadunku oraz rozładunku. Na koniec kliknijmy przycisk Zapisz. Zostaliśmy przeniesieni do szczegółowego widoku zlecenia. Znajdziemy tu wszystkie informacje, które uzupełniliśmy. Po prawej widzimy podsumowanie z wyliczoną szacowaną marżą. Obecnie zlecenie transportowe istnieje jako szkic i możemy je wystawić. Kliknijmy przycisk obok nazwy dokumentu. Wybierzmy z listy wystawione i kliknijmy przycisk Zapisz. W tym momencie zlecenie otrzymuje numer. Możemy również wysłać zlecenie do klienta po kliknięciu przycisku w prawym górnym rogu. Spodobał Wam się film? A może macie propozycję usprawnień przedstawionych funkcji? Dajcie nam znać w komentarzu. Nie zapomnijcie też o subskrypcji, dzwoneczku i polubieniu materiału.